Sama nazwa Gibraltar wywodzi się z języka arabskiego. Muzułmanie nazwali to miejsce Jabal Tariq, czyli tłumacząc dosłownie Góra Tarika. Proszę zwrócić uwagę, Jabal Tariq, Gibraltar. To najzwyklejsze dopasowanie pod naszą europejską wymowę. Postać samego Tarika jest bardzo istotna zarówno dla świata muzułmańskiego, jak i chrześcijańskiego. To właśnie Tarik w VIII wieku podbił obszar dzisiejszej Hiszpanii, rozpoczynając tym samym okres kilkusetletniej dominacji muzułmańskiej na Półwyspie Iberyjskim. Tak więc Gibraltar ma w sobie pierwiastek muzułmański. Ich dzieło to m.in. forteca górująca nad miastem czy kompleks łaźni. Współcześnie ten pierwiastek to przede wszystkim skromna, lokalna społeczność muzułmańska.